meetingu prasowym z udziałem pani Marleny Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, pana Grzegorza Pudy, ministra funduszy i polityki regionalnej oraz Barbary Sochy, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Bardzo proszę o zabranie głosu minister Maląg. Szanowny panie ministrze, pani minister, szanowni państwo, bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj porozmawiać o programach, tych programach, które służą wsparciu rodzin. Włączamy szósty bieg, tak jak to komunikowaliśmy w grudniu, aby programy prorodzinne jeszcze silniej, dynamiczniej działały. I dzisiaj spotkaliśmy się, aby porozmawiać i ogłosić nabór na program Maluch Plus, czyli z tym włączonym szóstym biegiem. Ale zanim to uczynimy, to przede wszystkim krótkie podsumowanie. Od roku 2016 polityka prorodzinna jest tak naprawdę w sercu polityki społecznej rządu Prawa i Sprawiedliwości. Uruchomiliśmy liczne programy. Te programy to i świadczenie Rodzina 500+, i program Maluch, który się rozwijał, i program Dobry Start, czyli wyprawka na rozpoczęcie roku, ale też świadczenie matczyne. I to, co bardzo ważne, w ubiegłym roku, w tym trudnym roku, gdzie już rozpoczęła się wojna na Ukrainie, a po pandemii koronawirusa, uruchomiliśmy program wsparcia dla rodzin, rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie do opieki żłobkowej. Te programy od 2016 roku to ponad 227 miliardów złotych. To przede wszystkim jest inwestycja w rodzinę, aby rodzina czuła, na jakie wsparcie od państwa może liczyć, bo polityka prorodzinna to przede wszystkim systemowe, kompleksowe, długofalowe wsparcie. Młodzi ludzie muszą wiedzieć, na co mogą liczyć, na jakie mogą wsparcie od państwa liczyć, bo przede wszystkim fundamentem naszych działań jako rządu Prawa i Sprawiedliwości jest właśnie rodzina, bo od rodziny się wszystko zaczyna. Ale co jeszcze po drodze zostało wdrożone? Przede wszystkim te wszystkie działania związane z polityką prorodzinną, to można powiedzieć, że to jest taka wielka układanka, bym bardziej powiedziała, że puzzle. One powinny być dobrze poukładane, aby ta polityka była realizowana. To, co podkreślamy, to, co pani minister podkreśla też w strategii demograficznej, polityka mieszkaniowa, więc potrzeba więcej mieszkań, aby młodzi ludzie mogli mieć ten swój dach nad głową. Dlatego też ogłaszany już przez Ministerstwo Rozwoju program Pierwsze Mieszkanie, które też będzie przyczyniał się, będzie jednym z tych komponentów polityki prorodzinnej. Ale rozwiązania, które zostały wprowadzane także w ubiegłym roku w zakresie polityki podatkowej, to i 30-tysięczna kwota wolna od podatku, to obniżenie podatków od miesiąca lipca z 17 do 12%, ale także wprowadzenie wspólnej możliwości rozliczania się rodziców, przede wszystkim tutaj jest dla rodziców z dużych rodzin. To są te rozwiązania, które przede wszystkim przyczyniają się, wspierają rodzinę. Oczywiście musimy też pamiętać o wszystkich sprawach związanych z rynkiem pracy, ponieważ aby móc pracować, trzeba mieć stworzone możliwości łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Tutaj pewne zmiany już się dokonują, przede wszystkim związane z tym, że pani minister Barbara Socha spotyka się też z pracodawcami, pokazując wpływ polityki prorodzinnej w miejscu pracy na kształtowanie się w tej perspektywie długofalowej. Wprowadziliśmy także zmiany ustawowe. Jesteśmy już po przyjęciu przez Sejm, Senat ustawy, zmiany w kodeksie pracy, które wprowadzają pracę zdalną, pracę hybrydową na stałe i jej warunki. To jest bardzo oczekiwana zmiana, przede wszystkim właśnie związana z rynkiem pracy. Ale co jest też ważne, Rada Ministrów w ubiegłym tygodniu przyjęła dwie dyrektywy związane i z przejrzystymi, stabilnymi warunkami pracy, ale także z łączeniem pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Tutaj wprowadzamy pewne zmiany związane i z urlopami, wydłużamy urlopy rodzicielskie o 9 tygodni, wprowadzamy też dodatkowe urlopy opiekuńcze, 5-dniowy, wprowadzamy urlop od siły wyższej, ale bardzo ważne rozwiązanie, że elastyczne formy czasu pracy, które
młodzi ludzie przede wszystkim preferują, będą zobowiązywały pracodawcę, jeżeli wychowujemy dziecko do 8 roku życia, do tego, aby taki wniosek złożony przez pracownika był wnioskiem wiążącym. I aby ta praca zawodowa mogła być łączona z życiem rodzinnym, rodzice wybierają różne formy opieki nad dziećmi do lat 3. Wielokrotnie pokazywane są też, że te formy wsparcia powinny być jeszcze silniejsze. Dlatego między innymi wprowadzony w zeszłym roku rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli 12 000 zł na drugie i kolejne dziecko od ukończenia 12 miesiąca życia. Dofinansowanie do opieki żłobkowej, a teraz to, od czego rozpoczęłam. Program Maluch Plus z budżetem 5,5 miliarda złotych. Planujemy ponad 102 tysiące miejsc opieki żłobkowej. Celem jest, aby w każdej gminie dać możliwość utworzenia żłobka. To samorządy będą podejmowały decyzje, czy rzeczywiście na ich terenie potrzebna jest opieka żłobkowa, a przede wszystkim dajemy możliwość rodziców. My nie zobowiązujemy w żaden sposób rodziców do korzystania z opieki żłobkowej, ale przede wszystkim dajemy takową możliwość, bo to rodzic wychowuje dziecko i rodzic podejmuje decyzję, z jakiej opieki chce korzystać. 5,5 miliarda złotych, 102 tysiące miejsc, program wieloletni. Również będą środki na utrzymanie, a więc po wybudowaniu, kiedy już ta inwestycja zostanie oddana do użytku, wtedy będziemy partycypować w kosztach utrzymania. Przewidywane jest 837 zł na jedno miejsce na dziecko przez 3 lata. Szanowni Państwo, aby tą politykę prorodzinną dobrze realizować, to musi być właśnie kompleks połączonych działań, taka tak naprawdę spirala naczyń połączonych. Dlatego też bardzo dziękuję panu ministrowi za to, że dzięki środkom europejskim to zadanie będziemy realizować i zapewniam, że środki na ten cel mamy zapewnione. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana ministra Grzegorza Pudę. Dziękuję bardzo, szanowna pani minister. Panie minister, szanowni państwo, mogę powiedzieć, że uruchamiamy największy w Europie program rozwoju opieki nad najmłodszymi dziećmi. Po 2 latach negocjacji, rozmów z Komisją Europejską udało się tak wypracować rozwiązania, które będą służyły wszystkim rodzicom dzieci do lat 3. Co ważne, wcześniej, jak państwo pamiętacie, te programy były, można powiedzieć, w sumie 2, finansowane z programu rządowego i ten finansowany z środków europejskich. Teraz mamy możliwość finansowania jednego programu. To też daje podstawę, by twierdzić, że ten program po prostu będzie bardziej dostępny, te warunki korzystania z tego programu będą trochę łatwiejsze. No i kwota, szanowni państwo, pani minister już o tym mówiła, ponad 5,5 miliarda złotych, ponad miliard euro, to naprawdę rekordowa kwota, z której planujemy powstanie 102 tysięcy nowych miejsc opieki różnej, bo przecież te miejsca opieki to nawet będą i żłobki, i opieki tymczasowe, takie miejsca opieki tymczasowej, czy na przykład nawet opiekunowie. Liczę na to, że ten program jako ten właśnie największy w Europie będzie również takim wyznacznikiem dla innych państw, bo przecież w innych państwach również takie problemy są, o których się bardzo często mówi, i inne państwa europejskie bardzo często wskazują Polskę jako takiego lidera w wykorzystaniu środków europejskich, ale również lidera w rozwiązaniach, z których później inne kraje mogą korzystać. I tu mogę stanąć na chwilę i pogratulować pani minister, ponieważ no mało jest państw, które w ten sposób są w stanie zaadoptować, wykorzystać, a później rozliczyć środki finansowe. To bardzo ważne, że też o tych środkach europejskich mówimy i że z nich korzystamy. Proszę pamiętać także, że teraz ten program Maluch Plus ma wspólne zasady finansowania i uproszczoną procedurę. To też bardzo istotne z perspektywy rodziców przede wszystkim, bo ten program ma służyć przede wszystkim dla dzieci, ale będzie wykorzystywany przez rodziców, przez tych, którzy na co dzień podejmują wyzwania pracy, aby mogli jeszcze lepiej
zabiegać o to, żeby te środki finansowe były wykorzystane wprost dla ich pociech. Myślę tutaj o tym, że te środki finansowe pozwolą tym rodzicom również na podjęcie nowych wyzwań, nowych miejsc pracy. To wszystko spowoduje również, że efekt śnieżnej kuli dla polskiej gospodarki w postaci tego, że rodzice nadal będą pracować, czy podejmować nowe wyzwania, jeżeli chodzi o miejsca pracy, będą rozwijały w Polsce nasze możliwości. I warto też dodać, że uzupełnieniem programu Malucha Plus będą także projekty, które umożliwiają szkolenia i podnoszenie kwalifikacji kadr w instytucjach opieki. To też bardzo istotne, aby te osoby, które będą zajmowały się pociechami, czy te osoby, które będą szkolić, te osoby, które będą się zajmowały pociechami, to były osoby bardzo dobrze wykształcone, z pewną wiedzą taką merytoryczną, która pozwoli na to, aby tymi dziećmi opiekować się jak najlepiej, no bo wszystkim nam zależy na tym, żeby te dzieci miały jak najlepszą opiekę w naszym kraju. Jako pierwsi w Europie także wykorzystamy w pełnej skali nowatorską metodę rozliczania środków europejskich. Zazwyczaj jest tak, że środki są rozliczane po wykonaniu pewnego obszaru, a tutaj w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus będziemy rozliczać te środki finansowe o uzyskane rezultaty, co daje gwarancję tego, że poziom wykorzystania tych środków europejskich będzie wprost proporcjonalny do tego, jaki efekt uzyska ten program. I to też pokazuje, że możemy w nowatorski sposób wprowadzać środki europejskie w Polsce. I mam nadzieję, Szanowni Państwo, że uruchamiany przez nas program, przez Maluch Plus, który mam nadzieję również będzie się cieszył dużą popularnością, spotka się z takim zainteresowaniem ze strony samorządów, bo dla nich też jest to rozwiązanie dużo łatwiejsze niż było dotychczas, ale przede wszystkim w szczególności ze strony rodziców, którzy na co dzień z tych środków finansowych po prostu będą mogli skorzystać. Te środki odgrywają bardzo ważną rolę w poszczególnych samorządach. Kluczowa rola w utrzymaniu żłobków i miejsc opieki dla dzieci, powtórzę, do lat 3, w zapewnieniu takiej opieki i edukacji dla dzieci. A Państwu wszystkim, którzy brali w tym udział, chciałem złożyć serdeczne podziękowania na ręce pani minister Marleny Maląg za dobrą, owocną współpracę. Mogę powiedzieć, że to był jeden z programów, który musiał być długo konsultowany z Komisją Europejską. Chcieliśmy, aby to wprowadzić w sposób taki bardziej szczegółowy, ale również taki, który pozwoli jak najlepsze wykorzystanie tych środków europejskich. Dziękuję również moim współpracownikom, którzy naprawdę wykazali się, można powiedzieć, bardzo dużą elastycznością w podejściu do pracy, podejściu do Komisji Europejskiej i Komisji Europejskiej za to, że wyraziła zgodę na tego typu rozwiązanie. Myślę, że jak Państwo zauważyli, rząd pod kierownictwem pana premiera Mateusza Morawieckiego po raz kolejny dotrzymuje słowa. Mało tego, robi to w sposób bardzo elastyczny i taki, który będzie ułatwiał funkcjonowanie, ułatwiał korzystanie z środków europejskich. Gratuluję, panie minister. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu wiceminister rodziny i polityki społecznej, panią Barbarę Sochę. Szanowna pani minister, szanowny panie ministrze, szanowni państwo, cieszę się ogromnie, że dzisiaj ogłaszamy nabór, rozpoczęcie naboru do nowej edycji programu Maluch Plus. Maluch Plus 2022-2029. Program nazywa się tak samo jak do tej pory, ale to zupełnie nowy program. To jest program, który łączy różne źródła finansowania, zarówno środki europejskie, jak i środki z budżetu państwa, po to, by w sposób znacznie bardziej dynamiczny i skuteczny rozbudować system opieki żłobkowej w Polsce. Przez ostatnie kilka lat, jak pani minister powiedziała, ten program rozwinął się mocno. Mamy w Polsce 230 tysięcy miejsc opieki żłobkowej. Przypomnę, że w 2015 roku, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości przejmował władzę, było tych miejsc około 80 tysięcy, a zatem prawie potroiliśmy liczbę miejsc żłobkowych, co nie zmienia faktu, że nadal istnieją w Polsce gminy, w których do dzisiaj nie ma żłobka żadnego, ani publicznego, ani żłobka prywatnego. I naszym głównym celem jest tak zmienić program Maluch Plus, aby wszystkie bariery, które do tej pory powodowały, że samorządy miały trudności z realizowaniem takich inwestycji, z budową żłobku, stworzeniem miejsc, żeby te bariery konsekwentnie likwidować. I dzisiaj ogłaszamy nowy
program. Program, który jest zupełnie inaczej skonstruowany niż poprzednie edycje. Przede wszystkim, jak już państwo ministrowie wspomnieli, ten program ma rekordowy budżet. To jest 5,5 miliarda złotych zaplanowane do roku 2029. I to jest pierwsza bardzo poważna bariera, która zostaje zlikwidowana, a mianowicie ograniczenie, to co wcześniej obowiązywało, czyli ograniczenie do jednego roku całego cyklu inwestycji związanej z tworzeniem miejsc żłobkowych, co było ogromną trudnością dla samorządów. Dzisiaj ta trudność praktycznie znika. Samorządy będą miały 3 lata na to, by utworzyć miejsce, by wybudować nowy żłobek lub zaadoptować istniejące budynki. I kolejne 3 lata dofinansowania do utrzymania miejsc opieki żłobkowej w wysokości ponad 800 zł na jedno miejsce. Aby zachęcić samorządy, szczególnie te samorządy, w których nie ma jeszcze żłobków, do tego, by rozważyły podjęcie się takiego zadania, podjęcie takiej inwestycji, stworzyliśmy specjalny algorytm, który ten budżet przeznaczony na budowę, na tworzenie nowych miejsc dzieli na wszystkie gminy istniejące w Polsce. Ten algorytm bierze pod uwagę 2 zmienne. Pierwsza to jest dochód, średni dochód w gminie na osobę, a druga wielkość to jest udział dzieci nieobjętych opieką żłobkową, czyli dzieci do lat 3 nieuczęszczających do żłobków w ogólnej liczbie dzieci do lat 3. Czyli ten system promuje, można powiedzieć, ten algorytm gminy uboższe, gminy, które mają bardziej ograniczone środki własne i jednocześnie te gminy, w które jeszcze opieki żłobkowej miejsc żadnych nie stworzyły lub stworzyły ich niewiele. Każda gmina w Polsce już otrzymała od nas informację, ile algorytm przewidział środków dla poszczególnych gmin na stworzenie ilu miejsc. I dofinansowanie wygląda w ten sposób, że na utworzenie jednego miejsca dla samorządów przewidujemy środki w wysokości 35 800 zł. Natomiast dla pozostałych podmiotów, czyli nie samorządów, takich jak osoby fizyczne, prawne, instytucje publiczne, to jest kwota w wysokości ponad 12 400 zł. Obie kwoty podaję bez VAT-u. VAT będzie finansowany jeszcze z innych źródeł. I teraz każda gmina może wystąpić o środki, które przewiduje dla niej algorytm bądź wyższe. I myślę, że to jest bardzo ważna wiadomość dla samorządów. Dla samorządów, które dzisiaj pytają o to właśnie, czy mogą rozważać inwestycje większe niż te, które wyliczył dla nich algorytm. Algorytm jest pewną propozycją, jest pewnym zmierzeniem zapotrzebowania w skali kraju, natomiast absolutnie nie jest kwota ta wyliczona przez algorytm, nie jest kwotą wiążącą czy maksymalną. Dlatego dzisiaj z tego miejsca bardzo mocno zachęcam i apeluję do samorządowców, aby składając wnioski, pracując nad tymi wnioskami do 19 lutego, aby zgłosiły rzeczywiste zapotrzebowanie, jakie widzą na terenie swojej gminy, nie ograniczając się do tego, co przewidział dla nich algorytm. Gminy, które nie skorzystają z tego dofinansowania, z tej propozycji, będą na terenie tych gmin będą mogły o te środki ubiegać się instytucje prywatne, podmioty niepubliczne, osoby prawne, osoby fizyczne. I to jest drugi krok, czyli ten pierwszy krok po naborze środków będziemy rozdysponowywać według złożonych wniosków przez samorządy. Mamy pierwszeństwo, preferujemy jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast w drugim kroku przypatrzymy się tym gminom, w których samorządy nie zdecydowały się na rozpoczęcie inwestycji i tutaj pierwszeństwo w likwidacji tak zwanych białych plam będą miały podmioty niepubliczne, podmioty prywatne. W kroku trzecim będą już rozdysponowywane pozostałe środki według dla wszystkich podmiotów, które chcą utworzyć miejsca żłobkowe. I to jest bardzo ważna zmiana, to jest zupełnie inny mechanizm rozdysponowywania tych środków, który, tak jak powiedziałam, z jednej strony preferuje samorządy, a z drugiej strony jest skupiony na tym, by likwidować te białe plamy, czyli te miejsca, te gminy w Polsce, które jeszcze miejsc żłobkowych
nie utworzyły. Nie jest wymagany w tej edycji wkład własny. Gminy będą miały 3 lata na utworzenie miejsc i 3 lata na dopłaty, na utrzymanie i dofinansowanie do bieżącego utrzymania. Bardzo ważna data, 19 lutego, to jest ten termin, do którego wszystkie podmioty, zarówno samorządy, jak i pozostałe podmioty chętne do tworzenia miejsc, będą zobowiązane do tego, by złożyć wnioski. I żeby złożyć wniosek w programie Maluch Plus, nie będzie konieczny w przypadku samorządów nawet tytuł do nieruchomości, czyli na przykład działki, na której ta inwestycja ma powstać, ani dokładny opis inwestycji. To ma być podanie zapotrzebowania liczby miejsc, które dany samorząd chce utworzyć. Do 19 lutego samorządy składają wnioski za pośrednictwem systemu informatycznego Rejestr Żłobków, natomiast wszystkie pozostałe podmioty mogą składać swoje wnioski za pośrednictwem naszego portalu Empatia. Do tego bardzo gorąco zachęcamy i tak jak powiedziałam, zachęcamy do tego, by zgłaszać wnioski w oparciu o to zapotrzebowanie, które samorządy na swoim terenie widzą, a nie tylko o to, co otrzymały w ramach przeliczonych przez algorytm środków, bo to jest wstępna taka nasza kalkulacja. Ministerstwo Rodziny ogłosi wyniki naboru do 28 kwietnia. W marcu to będzie miesiąc dla urzędów wojewódzkich, dla wojewodów na ocenę wniosków, które do 19 lutego do nas wpłyną. Taki mniej więcej jest harmonogram. Jeśli chodzi o utrzymanie miejsc i dofinansowywanie do utrzymania miejsc, to jest to ta druga bariera, którą dzisiejszym ogłoszeniem programu Maluch likwidujemy. Pierwsza związana z tym ograniczeniem dorocznego programu. Dzisiaj program Maluch Plus jest programem wieloletnim i to bardzo mocno chcę podkreślić, bo to jest ogromne ułatwienie dla samorządów. A drugim bardzo ważnym ułatwieniem w tym systemie jest stałe finansowanie funkcjonowania. Tutaj krok, tak jak pani minister powiedziała, już był wykonany ogromny, mam na myśli dofinansowanie opieki żłobkowej w wysokości 400 zł na każde dziecko w żłobkach w Polsce, plus rodzinny kapitał opiekuńczy dla dzieci drugich i kolejnych. I to już jest bardzo duży krok na drodze do stabilnego, stałego finansowania funkcjonowania żłobków. A kolejnym tym krokiem jest dofinansowanie ze środków europejskich na utrzymanie nowo utworzonych miejsc. I tu też jest zmiana. Do tej pory Komisja Europejska zgadzała się na to, by to dofinansowanie nowo utworzonych miejsc ograniczyć liczało się do 24 miesięcy. W tym nowym programie, w tej nowej edycji udało nam się wynegocjować wydłużenie tego terminu i teraz nie 24, a 36 miesięcy będzie traktowane jako utrzymanie nowego miejsca, więc na te środki też mogą liczyć zarówno samorządy, jak i podmioty pozostałe, które środki utworzą, pod warunkiem nieprzekraczania limitu opłaty żłobkowej dla rodziców. Ten limit wynosi 120% średniej opłaty żłobkowej, która co pół roku będzie aktualizowana na naszych stronach. Na obecne półrocze ta kwota limitu wynosi 1368 zł. I to te dwie najważniejsze bariery, które nowy program rozwiązuje, mamy nadzieję, że przyczynią się do tego, że białe plamy, które jeszcze istnieją w Polsce, znikną i te 102 tysiące miejsc, które przewidujemy, że powstanie w ramach nowej edycji programu Maluch Plus, właśnie przede wszystkim powstanie na tych terenach, gdzie jeszcze żłobków nie ma i dzięki temu faktycznie dostępność zarówno finansowa, jak i geograficzna żłobków się istotnie zwiększy, co jest ogromnym naszym celem i wielką sprawą dla rodziców najmłodszych dzieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do pytań w temacie konferencji. Bardzo proszę. Dzień dobry. Witam serdecznie. Monika Miller, Polsat News. Panie minister, panie ministrze, mam pytanie do pani minister Maląg. Jak przebiegały rozmowy, czy przebiegają rozmowy z samorządami, bo ministerstwo zachęca samorządy do składania wniosków i pytanie o zapotrzebowanie i też zainteresowanie poszczególnych gmin. Czy my wiemy, gdzie tych wniosków może być najwięcej? Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo pani redaktor za to pytanie. Rzeczywiście przede wszystkim bardzo ważne jest prowadzenie dialogu. Dialog tutaj w tym przypadku z samorządami jest cały czas prowadzony. Przypomnę, że my już w miesiącu grudniu przedstawiliśmy na konferencji zarys tego programu i on był konsultowany z samorządami. Także przede wszystkim, tak jak powiedzieliśmy, te białe plamy, naszym celem jest to, aby na mapie całej Polski wśród gmin nie było białych plam, żeby dać możliwość wyboru przede wszystkim rodzicom, czy chcą z tej opieki skorzystać. Samorządy są bardzo zainteresowane, dlatego też jestem przekonana, że program zacznie dobrze funkcjonować i przede wszystkim z tym dużym zainteresowaniem, z którym się spotykamy na co dzień. Nie widzę więcej pytań, także dziękujemy państwu. Na tym kończymy dzisiejszy briefing prasowy. Dziękujemy za udział. Dziękujemy bardzo.